Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z Plat Pak TV. Kochani, to jest kolejny materiał z terenu, tak jak Wam obiecałem. Postaramy się dzisiaj nagrać kilka materiałów pod różne odcinki, pod różne zagadnienia. Korzystając z okazji, że jeszcze jest troszeczkę spokojnie, jeszcze jesteśmy przed rozpoczęciem zawodów zasadniczych, głównych. I z tej okazji chciałbym Wam zaprezentować mniej więcej, jak wygląda pole speedballowe, czyli tak zwana arena speedballowa współczesnych gladiatorów zasilanych farbą. Jak widzimy, jest to specjalne pole zabezpieczone z każdej strony siatką bezpieczeństwa, a przeszkody są nienaturalne, tylko sztuczne, będące formą specjalnych balonów. O co chodzi, jeśli chodzi o rozmieszczenie tych balonów? To jest tak zwany layout. Layout powinien być tak rozmieszczony, by zapewnić równe szanse każdej stronie, żeby z każdej strony grało się mniej więcej na podobnych warunkach. Wszystko w kwestiach uczciwości. Na co pierwsze powinno zwrócić Waszą uwagę? Pewne ograniczenie terenu, zamknięta przestrzeń, która bezpośrednio wpływa na dynamikę i niesamowite emocje już na samym polu. Każdy z zawodników, gramy dzisiaj 3 na 3, czyli turniej trójek. Każdy, powiedzmy, zawodnik ma swoje zadanie, ma konkretną przeszkodę, za którą musi się skryć i z której musi wyprowadzać dalej, powiedzmy, swoją taktykę założoną wcześniej, kryjąc ogniem właśnie kolegów, odprowadzając uwagę oponenta, strzelając przed nimi, korzystając z różnych możliwości, jakie daje dana przeszkoda, za którą obecnie się znajduje, bądź za którą ma zamiar się skryć. Kochani, to by było na tyle. Wiadomo, trawka skoszona, bardzo fajnie przydają się korki. Tutaj nie ma litości, jeśli chodzi o ilość wypluwanych kulek. Tutaj wszystko leci w tysiącach, dziesiątkach tysięcy na sam koniec. Są niesamowite emocje, są adrenalina, czyli po prostu wszystko to, co najlepsze w paintballu, jest tutaj wyjęte i wsadzone właśnie w ten magiczny teatr działań. Przygoda fantastyczna, pole pod tą odmianę sportową, arenową, speedballową, kochani. Spotkamy się dzisiaj jeszcze nie raz przy okazji kręcenia różnych innych materiałów. To był Plat Pak TV, dziękuję Wam serdecznie. Cziki cii! No. Właśnie teraz wystartuje moja drużyna. Nie gram dlatego, albowiem oni będą grali z osobami, z którymi grali już wcześniej i po mniej więcej znają trochę ich taktykę. Dlatego Roya waszego na razie tam nie ma. To się zmieni przy następnych właśnie meczach. Jeszcze uzupełniająco do ostatniego właśnie odcinka z pola, bardzo istotna jest komunikacja na polu. Kto na ilu zostało, ilu oponentów zeszło. Kto jest za jaką przeszkodą, każdą przeszkodę indywidualnie drużyna sobie nazywa, żeby ułatwić komunikację już podczas samego meczu, że kto jest na przykład za świnią, kto jest za snake'iem, kto jest za telewizorem, tego typu. Bukake! Odpowiadanie. Nie ma litości, kulki latają jak szalone. Stąd właśnie odpowiedni zapas kulek w patach, na pasie, na plecy. Najważniejsze to o nogi idą za konkretną przeszkodę, a cały tors, klamka, marker jest zwrócony nawet podczas biegu do przeszkody, za którą skrywa się przeciwnik. Nie ma pustych przelotów. Cały czas strzelamy, nawet jak biegniemy, skaczemy, cokolwiek, ślizgi i tak dalej. Zawsze odwraca to uwagę przeciwnika, troszeczkę odstrasza. Bardzo istotna jest właśnie wspomniana komunikacja. Bukake! Zajebiście. Haha, 2-1, wygrali. Ej, wykorzystajcie to, że gracie ze słońcem, oni was nie widzą tak dobrze.
wszystkie wizyty! Widzicie co? Komunikacja, gdzie są? Nie,
Gdzie on jest? Nie ma go, już szedł. Gram sam. Jest. No, ja szukaj dalej. Trzecie miejsce, Bukake. Tak, tak. Drugi kolega. Sam się nie zabierze. Masz tyle lagu. Mam kolegę. Moja stara im płaci, żeby byli moimi kolegami. No, gdzie stoją? Ile masz koszulę? Czemu tak mało? No, Jarek się zakręcił. Drugie miejsce. Szarpij do punktu. Szkoda. Drugie miejsce! To nie rzucać! Bukake! Pan, ja sobie spędzę, to będę go podkoszyć. Panie, tak jest, mam kurwa. Ale sędzia to... Fajne hopy. Rzuć kamienia. Sąsiadowi wyciągnął do butelka. Rzuć kamienia. Ops, pełno. Co, nie próbni.